Na północnym krańcu województwa kieleckiego, u podnóża Gór Świętokrzyskich, leży miasto Końskie, centrum administracji samorządowej miasta i gminy, ważny ośrodek przemysłowy i kulturalny regionu. Dzieje miasta związane są z rodami Odrowążów, a potem Małachowskich, którzy w XVII wieku stali się właścicielami rozległych dóbr koneckich. Budowę pałaców Końskich rozpoczął Jan Małachowski, kanclerz wielki koronny, człowiek nietuzinkowy, którego zasługą było stworzenie na tych terenach nowoczesnego przemysłu metalurgicznego i nadanie Końskim rangi centrum administracyjnego posiadłości. W 1748 roku Końskie otrzymały prawa miejskie. Zbudowana w roku 1825 według projektu Franciszka Marii Lanciego oranżeria zachwyca bogatą ornamentyką na wzór świątyń starożytnego Egiptu. Dziś jest siedzibą miejsko-gminnego Domu Kultury. Z tego samego okresu pochodzi klasycystyczna świątynia grecka z charakterystycznym sześciokolumnowym portykiem. Mieści się tu stylowa restauracja. Zabytkowe budowle otacza wspaniały park krajobrazowy w stylu angielskim, którego ozdobą są ponad 300-letnie drzewa, pomniki przyrody. Na skwerze w centrum miasta pomnik Tadeusza Kościuszki. Końskie jako ważny ośrodek przemysłu zbrojeniowego Staropolskiego Okręgu Przemysłowego miały znaczny wkład w powstania i walki narodowo-wyzwoleńcze. Późnogotycki z neogotyckimi przekształceniami kościół pod wezwaniem świętych Wojciecha i Mikołaja wybudowany został na przełomie XV i XVI wieku na miejscu wcześniejszej XIII-wiecznej świątyni ufundowanej przez biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża. Zachowane detale architektoniczne nawiązują do średniowiecznego rodowodu budowli. W roku 1993 kościół podniesiony został do rangi kolegiaty. Układ urbanistyczny najstarszej części miasta ukształtował się na przełomie XVIII i XIX wieku po otrzymaniu przez Końskie praw miejskich. W murowanych piętrowych kamienicach mieszczańskich wokół rynku kwitł handel i rzemiosło. Miasto położone przy staropolskim trakcie wiodącym z Krakowa do Warszawy rozwijało się dynamicznie. W 1867 roku Końskie stały się siedzibą władz powiatowych. Powiat konecki istniał przeszło 100 lat, aż do czasów reformy administracyjnej w 1975 roku. Historia osadnictwa i rozwoju ziemi koneckiej związana jest z górnictwem rud żelaza i opartym na nim przemyśle. Rozległe lasy umożliwiały produkcję węgla drzewnego niezbędnego do wytopu żelaza. Energii dostarczały okoliczne rzeki. W Sielpi nad rzeką Czarną powstał z inicjatywy Stanisława Staszyca i Ksawerego Drudzkiego-Lubeckiego jeden z największych zakładów przemysłowych Zagłębia Staropolskiego. Walcownia i pudlingarnia z systemem doprowadzającym energię wodną i kompleksem administracyjnym. Uznany za zabytek sztuki inżynierskiej od 1934 roku jest siedzibą Muzeum Zagłębia Staropolskiego. Przemysłowe tradycje regionu rozwijały prywatne odlewnie Neptun, Słowianin i S. Kronenblum, działające na przełomie XIX i XX wieku. Ich spadkobiercą są koneckie zakłady odlewnicze. Przedsiębiorstwo powstało w roku 1948. W pierwszym okresie działalności produkowano bardzo szeroki asortyment odlewów, począwszy od maszynowych, poprzez budowlane, kuchenne, piecowe, aż do sanitarnych. Z biegiem lat, zgodnie z zapotrzebowaniem rynku,
Przedsiębiorstwo wyspecjalizowało się w produkcji wyrobów stosowanych w systemach kanalizacyjnych. Rury wytwarzane są metodą dynamiczną na maszynach produkcji amerykańskiej. W produkcji tego asortymentu oraz kształtek i osprzętu specjalnego przedsiębiorstwo zajmowało przez wiele lat dominującą pozycję w kraju. Czyni to z powodzeniem również obecnie. Przemiany gospodarcze, jakie nastąpiły w Polsce, wywołały konieczność przystosowania się firmy do zasad i reguł gospodarki rynkowej. Koneckie zakłady odlewnicze sprostały temu zadaniu, uruchamiając produkcję poszukiwanych żeliwnych rur i kształtek kanalizacyjnych w systemie bezkielichowym. W zakładzie numer 1 pracuje duńska linia produkcyjna do formowania pod wysokimi naciskami. Nad jakością wytwarzanych wyrobów czuwa zakładowe laboratorium. Przeprowadza się tu badania składu chemicznego żeliwa stosowanego do produkcji. Koneckie zakłady odlewnicze mają w swojej ofercie ponad 500 rodzajów wyrobów stosowanych w systemach kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Jednym z najważniejszych elementów programu rozwoju firmy jest wdrożenie systemu jakości według norm ISO 9002. System rur i kształtek kanalizacyjnych przystosowanych do połączeń bezkielichowych łączy w sobie wszystkie zalety tradycyjnego materiału, jakim jest żeliwo, z najnowocześniejszą technologią łączenia poszczególnych elementów. Do łączenia rur i kształtek stosuje się specjalne obejmy wykonane ze stali chromowej. Szczelność połączeń zapewnia uszczelka wykonana z tworzywa odpornego na starzenie się oraz na działanie gorących ścieków. Obejma z uszczelką jest zaciskana na złączeniu rur za pomocą śruby. System połączeń bezkielichowych może współpracować z każdym innym rodzajem instalacji, np. PVC, kamionka i rury żeliwne kielichowe. Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Komisji Edukacji Narodowej to szkoła o ponad 80-letniej tradycji kształcenia i wychowywania młodzieży z terenu miasta i gminy Końskie. Ta dobrze wyposażona placówka z kadrą doświadczonych pedagogów może poszczycić się wieloma finalistami olimpiad i zwycięzcami konkursów przedmiotowych. Słuchamy szkolnego zespołu muzycznego, laureata prestiżowych nagród. W mieście funkcjonuje jeszcze zespół szkół ekonomicznych i drugie liceum ogólnokształcące. Na terenie miasta i gminy pracuje 12 szkół podstawowych. Wśród nich szkoła podstawowa w Rogowie, stosująca ciekawe metody nauczania. Wizytówką szkolnictwa podstawowego w Końskich jest szkoła podstawowa numer 1. Dzieci uczą się tu w doskonałych warunkach. Klubą nauczycieli, uczniów i rodziców jest pracownia komputerowa, wyposażona w wysokiej klasy komputery. Przestronne pracownie przedmiotowe dysponują najnowocześniejszymi pomocami naukowymi. Staraniem władz samorządowych przy szkole została wybudowana pełnowymiarowa sala gimnastyczna. A już wkrótce firma Mitex But, należąca do holdingu Mitex S.A. z Kielc, ukończy budowę 25-metrowej krytej pływalni, która służyć będzie młodzieży i wszystkim mieszkańcom miasta. Oprócz wzniesienia samego budynku, firma wyposaży pływalnię we wszystkie urządzenia techniczne zapewniające komfort i bezpieczeństwo przyszłym użytkownikom. Równolegle Mitex But prowadzi pracę przy budowie nowej siedziby banku spółdzielczego. Mitex But działa w Kielcach i na terenie województwa kieleckiego. Od kilku lat firma obecna jest także w Końskich. Zespół budynków mieszkalno-usługowych przy ulicy Pocztowej jest przykładem realizacji pod klucz, począwszy od projektu architektonicznego, poprzez aranżację wnętrz, na wyposażeniu skończywszy.
Mitex dostosowuje swą ofertę do indywidualnych potrzeb użytkowników. Każdy przyszły mieszkaniec osiedla ma wpływ na aranżację wnętrza swego mieszkania. Klientem Mitexu był także największy w mieście Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. Kompleksowy remont budynku przeprowadzony został bez zakłócenia normalnego funkcjonowania banku. Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. ceniony jest przez klientów za szczególnie innowacyjne i korzystne usługi finansowe. Oddział w Końskich oferuje pełną gamę produktów i usług bankowych, a zwłaszcza prowadzenie rachunków bieżących, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, przyjmowanie lokat złotowych i walutowych oraz różnego rodzaju kredyty konsumpcyjne i przeznaczone na działalność gospodarczą. Atutem banku jest wysoko kwalifikowany, kompetentny personel, który współpracę z klientami opiera na indywidualnych zasadach, co ma szczególne znaczenie dla podmiotów gospodarczych. Mówi prezes Henryk Wołynkiewicz. Jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jest 5 udziałowców. Widząc braki na rynku z płytkami, postanowiliśmy utworzyć spółkę i rozpocząć produkcję. Więc w ogóle początek firmy datuje się na 1994 rok. Od października tego roku na urządzeniach takiej swojej prawie że konstrukcji, bo oczywiście trzech nas udziałowców jest z zawodu ceramikami, także znaliśmy się na tej produkcji i zaczęliśmy tam od 600 metrów na dobę produkcję. Obecnie produkcja roczna to ponad 1,5 miliona metrów kwadratowych płytek. Firma współpracuje z renomowanymi firmami ceramicznymi z Włoch i Hiszpanii, stosując w procesie produkcyjnym ich półprodukty i komponenty. Wzornictwo i kolorystyka wytwarzanych płytek dobierane są na życzenie klientów. W procesie produkcyjnym stosowana jest technologia dwukrotnego wypału. Linia produkcyjna zestawiona jest z najnowocześniejszych maszyn włoskich, co w połączeniu z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi pracujących tu ludzi gwarantuje najwyższą jakość wytwarzanych płytek. Wszystkie składniki stosowane w produkcji spełniają wymagania surowych norm technologicznych. Ceramika kopaniny wytwarza kilkadziesiąt wzorów płytek w szerokiej gamie kolorystycznej. Standardowe płytki mają wymiary 20 na 25 cm, ale istnieje możliwość zamówienia wzorów o innych wymiarach, np. 15 na 15, 15 na 20 i 25 na 33,3 cm. Prezentowane płytki odpowiadają najnowszym światowym trendom dominującym w projektowaniu wnętrz mieszkalnych oraz aranżacji pomieszczeń biurowych i lokali użytkowych. Ceramika kopaniny cieszy się zasłużoną renomą wśród licznych odbiorców w kraju i za granicą. W rankingu polskich producentów ceramicznych firma zajmuje jedno z czołowych miejsc. Końskie, znaczący ośrodek przemysłowy, posiada bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę usługową. Supermarket Ceramika i spółdzielczy dom towarowy to reprezentacyjne placówki handlowe miasta. Ich oferta jest uzupełniana przez mniejsze podmioty gospodarcze, których na terenie miasta i gminy działa kilkaset. Końskie są siedzibą Sądu Rejonowego i innych rejonowych jednostek administracyjnych. W Końskich mieszka ponad 23 tysiące mieszkańców. Blisko połowa z nich w Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która jest największym inwestorem budownictwa mieszkaniowego w mieście. Przykładem doskonałej harmonii z otaczającą przyrodą jest osiedle Mieszka,
zlokalizowane w pobliżu zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego imienia Tarnowskich. Osiedla wielorodzinne poprzez swoją ciekawą architekturę i wysoką jakość robót budowlanych gwarantują członkom spółdzielni wygodę i komfort zamieszkania. Podjęto decyzję o przeprowadzeniu sukcesywnej modernizacji energetyki cieplnej. Na osiedlu 3 maja pracują już dwie kotłownie opalane gazem ziemnym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tych mieszkańców, którzy chcieliby poprawić swoje warunki mieszkaniowe, spółdzielnia przygotowuje realizację budynków wielorodzinnych i buduje segmenty jednorodzinne w zabudowie szeregowej za środki własne przyszłych użytkowników. Część z nich to lokale mieszkalno-użytkowe. We wszystkich osiedlach eksploatowanych przez Konecką Spółdzielnię Mieszkaniową dużą wagę przywiązuje się do estetyki terenów zielonych otaczających domy mieszkalne. Spółdzielnia oprócz administrowania swymi zasobami mieszkaniowymi, świadczeniem usług remontowych i konserwacyjnych, organizuje także życie kulturalne mieszkańcom w klubie osiedlowym KSM-ek. Uczestniczymy w próbie zespołu muzycznego Sweet Combo. Wiesz, że to wszystko zaczyna tracić sens. Ja wiem, ty wiesz, że to wszystko zaczyna tracić sens. W klubie działa kilkanaście kół i zespołów zainteresowań. Animatorem sekcji fotograficznej jest Wiesław Turno, fotografik, laureat wielu prestiżowych konkursów. Jego działalność przyczyniła się do popularyzacji tej dziedziny sztuki wśród mieszkańców miasta. Otwarcie w Miejsko-Gminnym Domu Kultury wystawy fotografii Edwarda Hartwiga, wybitnego fotografika, nestora i klasyka polskiej fotografii, stało się prawdziwym wydarzeniem kulturalnym. Miejsko-Gminny Dom Kultury pełni rolę centrum kulturalnego miasta. Prowadzi zajęcia oświatowe dla dzieci i młodzieży, organizuje imprezy o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym i wojewódzkim. Mieszkańcy miasta pasjonują się sportem. Popularną dyscypliną jest piłka nożna. A zawodnicy drużyny piłki ręcznej pod wodzą trenera Edwarda Strzembały są ulubieńcami kibiców. O Okońskich mówi się coraz głośniej na arenach sportowych w całej Polsce. Drużyna występuje w barwach miejskiego klubu sportowego, odnosząc spektakularne sukcesy w rozgrywkach drugiej ligi. Końskie położone są w pobliżu wielkich aglomeracji, takich jak Warszawa, Łódź, Radom i Kielce, z którymi łączy je rozwinięty system komunikacji samochodowej i kolejowej. Miasto posiada także automatyczną łączność telefoniczną z całym światem. Szpital rejonowy w Końskich to jedna z najlepiej wyposażonych i najnowocześniejszych placówek w województwie. Zatrudnia wysoko kwalifikowaną kadrę medyczną wielu specjalizacji. Gmina Końskie zajmuje teren o powierzchni 250 km², który zamieszkuje ponad 40 tysięcy mieszkańców. Gleby w przeważającej większości są słabe, a gospodarstwa rozdrobnione. Ale właśnie te tereny, z uwagi na swe walory ekologiczne, są bazą surowcową dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska skupuje mleko z terenów dorzecza Czarnej i Pilicy,
gdzie trawa jest jeszcze czysta, a wielki przemysł nie sieje spustoszenia. Rocznie przetwarza się tu 90 milionów litrów surowca. Produktem eksportowym jest mleko w proszku. Roczna produkcja w ilości przekraczającej 7 tysięcy ton trafia prawie w całości do kilkunastu krajów Europy, Ameryki, Afryki i Azji. Nowoczesna linia produkcyjna gwarantuje najwyższą jakość wyrobu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, spółdzielnia rozpoczęła produkcję serka wiejskiego typu cottage cheese o szczególnych walorach dietetycznych. Masło z koneckiej mleczarni jest poszukiwane przez klientów z całego kraju. Produkowane jest metodą ciągłą, co przy wysokiej jakości surowca i doświadczeniu technologów gwarantuje doskonałą jakość. Badania marketingowe wykazały, że konsumenci w całym kraju doceniają oryginalny smak i wysoką jakość wyrobów Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Końskich. Przetwory mleczne, opatrzone firmowym znakiem OSM Końskie, są poszukiwanym towarem w całym kraju. Spółka Hydromel zajmuje się inżynierią ochrony środowiska naturalnego. Na zlecenie samorządu miasta i gminy Końskie firma wybudowała unikalny obiekt – kompleksową oczyszczalnię wód deszczowych. Prowadzone są także trudne prace przy rozbudowie sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta. Firma działa na terenie trzech województw – kieleckiego, radomskiego i piotrkowskiego – i zajmuje się problemami gospodarki wodnej na tych terenach. W Rudzie Malenieckiej po regulacji rzeki Czarnej powstał węzeł obejmujący stopnie wodne z elektrownią, zbiornik rekreacyjny i stawy rybne. Wykonane obiekty nawiązują do tradycji budownictwa wodnego na tych terenach, ale zastosowane tu rozwiązania techniczne są osiągnięciami ostatnich lat. Przeprowadzone badania wykazały korzystny wpływ piętrzeń wody na okoliczne, przesuszone wcześniej łąki. Kolejna elektrownia wodna w Maleńcu wyposażona jest w dwie turbiny o mocy 37 kW każda. W miejscowości Cieszanowice w dolinie rzeki Luciąży Hydromel prowadzi pracę przy budowie zbiornika wodnego o powierzchni 217 hektarów. Zbiornik wykorzystywany będzie do nawodnień gruntów rolnych. Prowadzone są roboty przy budowie zapory bocznej. Ukończona zapora czołowa zbiornika ma 840 metrów długości, wysokość nasypu przekracza 11 metrów, a szerokość jego podstawy miejscami osiąga 100 metrów. Zbiornik może pomieścić 8 milionów metrów sześciennych wody. Hydromel realizuje wiele inwestycji związanych bezpośrednio z ochroną środowiska. Oto budowa oczyszczalni ścieków typu Biogradex w Moszczenicy i bezpiecznego wysypiska śmieci w miejscowości Sławno. W rejonie Opoczna wzdłuż rzeki Drzewiczki spółka przeprowadziła ogromne prace melioracyjne, mające na celu regulację na tym terenie stosunków wodnych. Wykonanie tego zadania pozwoliło na zagospodarowanie dużych kompleksów łąk. Ponad połowa powierzchni gminy Końskie to wspaniałe lasy sosnowe. Władze samorządowe podejmują liczne działania na rzecz ochrony tych rozległych kompleksów leśnych, stanowiących naturalne bogactwo gminy. Lasami zarządza Nadleśnictwo Barycz.
mówi nadleśniczy Henryk Pargiela. Nadleśnictwo Barycz ma lasy położone na terenie miasta i gminy Jekońskie, a także częściowo na terenie gminy Gowarczów, gminy Przysucha i niewielka część na terenie gminy Stąporów. Powierzchnia nadleśnictwa wynosi 13 tysięcy hektarów. Zatrudniamy około 80 ludzi, w tym 12 leśniczych, którzy są leśniczymi na terenie lasów państwowych. Ponadto nadzorujemy 4 tysiące ha lasów niepaństwowych. Rocznie zalesiamy ponad 100 hektarów lasu, pozyskujemy około 30 tysięcy metrów sześciennych, ale przyrost masy leśnej jest rocznie około 39 tysięcy, a więc pozyskujemy mniej niż przyrasta nam lasu. Gmina Końskie jest atrakcyjnym terenem turystycznym i rekreacyjnym. Stare, żywiczne lasy sosnowe są doskonałym miejscem dla amatorów aktywnego wypoczynku w bliskim kontakcie z przyrodą. Podczas leśnych wycieczek spotkać tu można dziki, jelenie i sarny, a nawet łosie. Liczne rzeki i strumienie zachowały wysoką klasę czystości, a spiętrzone na nich zbiorniki wodne stwarzają niepowtarzalne warunki rekreacji. Najpopularniejszym ośrodkiem wczasowym jest Sielpia Wielka, położona nad malowniczym zalewem rzeki Czarnej. Sielpia jest chętnie odwiedzanym miejscem przez turystów i wczasowiczów z całej Polski. Decydują o tym dobre warunki do wypoczynku, jakie stwarzają organizatorzy. Liczne atrakcje, zadbana plaża, punkty gastronomiczne i duży wybór sprzętu pływającego. Sielpia coraz wyraźniej zaznacza się na turystycznej mapie Polski. Unikalny mikroklimat, możliwość zwiedzenia licznych zabytków staropolskiego zagłębia przemysłowego i pobliskich gór świętokrzyskich i rozwinięta infrastruktura turystyczna sprawiają, że w sezonie letnim Sielpie odwiedza kilka tysięcy gości. Nad brzegami blisko 60-hektarowego zbiornika powstał wielki kompleks ośrodków, kempingów i pól namiotowych, oferujący każdemu turyście oczekiwany standard wypoczynku. Ośrodek sportu i rekreacji w Końskich dysponuje w Sielpi miejscami noclegowymi, w domkach kempingowych i komfortowymi pokojami w domu wczasowym. W swej ofercie turystycznej ośrodek proponuje liczne imprezy rekreacyjne. Na stadionach, w hali sportowej, kortach tenisowych w Końskich, od których Sielpia oddalona jest zaledwie 10 kilometrów. Mówi burmistrz Końskich Zbigniew Stefańczyk. Władze samorządowe dążą do rozwoju miasta i gminy poprzez tworzenie dla inwestorów korzystnych warunków funkcjonowania, przychylną atmosferę oraz preferencyjne przepisy podatkowe. Oddając do rąk Państwa niniejszy film, serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszego miasta i gminy, życząc przyjemnego pobytu i trafnie podjętych decyzji gospodarczych.